Siemano moneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejna już część przygód z GTA Online z chłopakami. Jak zawsze był ze mną Flotar, Furman i Matyniu. Tak więc bez dalszego spędnego gadania, przechodźmy do gry. Co tam się dzieje na górze, jeśli tam jest aut? Oh fuck! Ja wiem, co musimy robić, musisz strzelać do tych aut i one wtedy spadają i na nich spadają. Aha, dobra. Oh. Elo? O, zabiło kurs. Coś was? Proszę! Nie, jeszcze nie doleciało do nas. Aha, to będzie... młyn! O Jezu! Oni są gdzieś na górę! Zarąbiste! A czemu ja nic nie widzę? Furman! Ja też nic nie widzę, bo my jesteśmy... A tu jest coś, patrz, co tu jest? Nie! Kurde! Rest in pizza! Elo! Biegnę tam, już nic mnie nie powstrzyma. Skończyły im się auto. O Jezu! O, nie, Flo! Co? No to jak ja spadnę, to też przegramy. Ej, no tak. Ktoś tam ma czołg. Serio? Ale my mamy czołg? Nie wiem. Kto ma czołg? Ja biegnę teraz. Maty, ty biegniesz na górę, tak? Jakiś tam czołg widzę. Ale ty możesz do mnie strzelać? No właśnie, nie. On nie ma w ogóle widoku na ciebie, wiesz? Jest takie dziwne. No. A to dobrze, no bo byłoby zbyt OP, ja nie mam broni. Aha. Ja też nie. No to... że nie... Wy nie czekacie po prostu, aż te samochody spadną, tylko... No my wchodzimy na górę. No. A wy przeczekaliście te samochody? Tak jest. Nie, my wchodziliśmy. Furman was sprzedał. Kurwa, na dole się nie da przeczekać, bo tam jest miliard beczek, które wybuchają. A, no zresztą dobrze. Sami zobaczycie. Wsiądź samochód. No dobra. Ja się zastanawiam, czy mogę. No możesz, no bo tak. To są takie dwa te, jakbyś... Ona cię czeka, tam jest mnóstwo broni. To chyba wsiądź o to samochód. Chodzi. Bo nawet w tym opisie było, nie? Że ty powinieneś, tutaj są takie dwa otwory, powinieneś wyskoczyć autem i tak jakby walnąć w ten nasz kontener. Chyba ja w tym czasie powinienem cię zabić. Czołgiem. O kurde. Jeden strzał. Centralnie wszedłem w ten. A czemu tak się stało? Pocisk. Śmieszne. Lecimy. Nagły spam? O kurde, Ron. Nagły sperm. A dobra, nie, może nie, co? Mam koktajl Mołotowa. Super. Mówisz, że nie? Ja wiem, co ja z tym koktajlem zrobię. Rzucę tutaj w te skrzynki. No, ale to nie działa chyba. One nie wybuchają. Ej, chyba będą leciały. O, fuck! Co on zrobił? Dobra, szybko, wykorzystajmy to. O nie. Ja w tym byłem dobry. Mati, musisz dać radę. Dobra, jak nie ja, to kto? O Jezu. No i fuck, się postrzelałem, nie? Dobra. Ups. Na razie bez problemu chyba. O! Dobra, chyba z problemami lekkimi. Wybucha coś. No. Dostałem drzwiami, teraz... O! Jezu! Jezu, nie! Ale o nie, leci śmieciarka! I tu płynie, no nie! Do mnie płynie. Też... O, płynie. Udało się. O, what a shame on the Jezus. I nawet mówię coś, wiecie, nie jest tak, że siedzę cicho. Bałem się, że jak nie będę przeklinał, to nic nie będę mówił. No nie! Co się stało? Co to było? Co się stało? Te beczki z poprzedniej mapy. Z tego, tak, co na widzę. Pewno te z poprzedniej mapy, to są te same. Przyleciały. Dokładnie. Nie wierzę, że pojechałem jakoś inaczej. Wow! Po prostu mam już dość. Nie czemu? Mów mi nic. No bo kurde, ja pojechałem w tego. W prawo. Źle pojechałem. Tutaj mam wojnę z Manojkiem teraz. Wiesz, że tam w prawo też można było przejechać? Ale jak to w prawo? O, jest no bo on źle pojechał, ale... No, ale nawróciłem. Hello. Z wojny. O kurde, jeszcze wpadłeś mi trupem. No nie, no ty. Pistolet. Matyniu, ty. Dobra, elo. Kurde, co tu się dzieje? Nie, no nie mam bomb znowu. Kurde, no ja mam pokazane, że mam niby je kupione, a ich nie mogę użyć. Klikam tab i po prostu ich nie ma. Dziwne. Manojek, co ty robisz? No nie, no bo ja nie wiem, jak tam co mam zrobić, więc wysiadłem zobaczyć, gdzie jest checkpoint. Aha, i że ci... A. Śmieszne. Ty, no ja nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Ty, lol? Nie, właśnie to chyba tak nie działa. Mamy to przejść... Jakoś, nie, tam nie, są w ogóle jakieś kontenery. Ktoś wie? Ale serio, ktoś wie czy nie? Odejdź, Mati. Ale tak... No tu jest co się stało z moim samochodem? Właśnie nie wiem. A tam jest jakieś przejście? No nie ma. Okay. Dziwne. Ej, Furman... Jak ty tam to? Czekaj, może trzeba wyjść z auta. Nie, to nie. No ja też nie wiem, jak to zrobić, kurde. O kurde! Ktoś już przeszedł tam ten checkpoint chyba.
Manojek, ja też nie, no. Przeleciał mnie. No nie wiem w sumie. Wiecie, że tam ta ściana jest przezroczysta. Która ściana? No ta w tym domku, no. Co się stało? A, jest przezroczysta. I rzeczywiście, ja pierdzielę. Manojek, ale zobaczcie. Tak, jaki... dopiero po jakim no. czasie powiedział o tym. Jak przejechał. No specjalnie, no nie, ale ja nie przejechałem i tak następnym, więc spoko. Ale w sumie mogliśmy o tym ogarnąć po tym, jak wjechałeś we mnie. Ja się śmiałem, no właśnie, i wtedy już widziałeś, że się śmiejesz. Mogłeś się, już myślałem, że będziesz wiedział, o co chodzi. Nie, na pewno. Nie wiedziałem, skąd miałem wiedzieć. Na pewno. No ja też nie wiedziałem, dopiero jak tam się wpierdoliłem w to. Fajna mapa się nic wydaje. Nic nie mówiłem. Słyszałem to, Manuje. I dobra, teraz już w ogóle ani razu. Ja pierdzielę, ale się... O fuck, popełniam samobójstwo, niesamowite. Ja w ogóle wyleciałem z tej mapy, z, tej, z tego... No ja też, bo jak spadłem, to wpadłem tam na dół sam. No jak spadłem, wierzę. To wpadłem, proste. Prosty przekaz, prosty rap. Dokładnie. Prosty no ale rap. Ja tam wiesz, tam stoję, mówię, co jest, wysiadam wtedy z auta, mówię, gdzie jestem, czekam. No tak, no właśnie wysiadłem. I nagle się rozpędziłem, mówię, nie wiem, może to jak na pokątną, jak się przypierdolę. No to dziwne, że my wjechaliśmy przecież na początku w tą ścianę. Ktoś właśnie wjechał no nie, na samym początku. A ja właśnie nie, bo ja wyhamowałem przed, nie? Aha. Mogłeś wjechać na chama i byś nam... Nie, i tak byś w sumie nie powiedział. No dobra, potem wjechałem na chama i wam nie powiedziałem. No, no to fajny kolega, nie, fajny. Nie, bo on wjechał i powiedział, że nie wie jak to zrobić. No o, tak. Dokładnie coś takiego. Kurde, przejeżdżał obok mnie i ja też nie wiem. No, ale stary, najpierw Matiemu tam auto wrzuciłem, potem koło ciebie przejechałem, tak centralnie i tam wjechałem. No, ale więc myślałem, no to, że się domyśliliście. No, domyślicie, no kurde. Oczywiście. No nie, no ja wiem. Wykorzystuję no, walory gry. Właśnie, wykorzystuję walory gry. Nie, no nie, no ja wiem, no ale co, no przecież nikt nie powiedział, że będzie łatwo, nie? No, okej. Co? O kurwa. Co się stało? Przeleciałeś mnie. No dobra, Flutter ma do mnie 50 sekund. No, ciekawe dlaczego mam 50 sekund? No dlatego, że ja za pierwszym razem zrobiłem to dwa razy. No nie, no kurczę, z 5 sekund, 10 sekund zyskaliście nade mną tą wiadomością. Znaczy ja zyskałem nad wami. Nade mną teraz to ja mogę być. Ja powiedziałem wam, jak nie dawałem rady tego drugiego wallride'a przejechać, a teraz przejechałem to wszystko za pierwszym. Jaki pros. Więc dlatego mam przewagę. Wow. Fajny jest ten, to tak jakby jest automatyczne. No fajne. Automatyczne takie? Mogliby jakiegoś lepszego tipa zrobić, że tam trzeba wjechać. Chociaż może to jest fajne, że trzeba Jaki masz lepszy tip, jak prosta ściana i nic dalej? No w sumie tak. Ja bym pewnie uderzył ja w tą ścianę. Ja pierdolę, jakie jest gówno, kurde, co to robi? Chyba dzieci z Bullerbyn, kurde. A czytaliście dzieci z Bullerbyn? Tak, jedna z moich ulubionych lektur. W 1-3 była. Ona, ja miałem taką zżółkniętą książkę, taką starą. No ja też, ale nie lubiłem dzieci z Bullerbyn. A mi się właśnie o czym to było, bo ja tak średnio pamiętam. O dzieciach z Bullerbyn. O twoim dzieciństwie. Też nie czytałem. Nie no, to było taki jakiś był tam domek i tam było dużo dzieci i one tam takie różne przygody miały. A. No, tak jak my w GTA w sumie. No, tak, chyba książka o nas w GTA. Jesteśmy nowymi dziećmi z Bullerbyn. A jak się nazywały te dzieci z Bullerbyn? Antoś. Bullerbyn. Nie pamiętam już. Bullerbyn to była właśnie ta wioska, w której oni mieszkali. To było miasto, metropolia Buller. Tak. Buller Los Angeles. O Boże, dobra. Ciekawe, jakby takie nowe dzieci z Bullerbyn napisać właśnie w jakimś Nowym Jorku. To stara książka jest, nie? Nie, sprzed wczoraj. Na targu ją kupiłem. Ten co Transformersów, dzieci z Bullerbyn, to kurde jakiś tam... Znalazła grzyba, który się zamienił. Michael Bay. No. Dobra. Ukończyłem. Brawo. Kurwa, znowu nie zdążę. Ja chyba też nie. Nie, kto przejeżdżał? Ktoś Mati zdąży. Mati zdąży. No, Mati czerwony nie jest. Nie wiem, czy zdążę. Chociaż? O. No dobra, teraz to już. Patrząc na to... No to chyba nie obserwujecie. Na Furmana, nie na mnie. A, dobra, no to tak. Nie wywaliłem. Aha. Nie, dobra, znam. Furman sobie bomby chyba rzuca. Pod nogi. Dobra, Mołotowy. Dwie sekundy Mołotowy. Do końca. Nie zdążysz. Ale nie próbowałem. Zdążyłeś? Wow! Zdążyłeś. Co? Nie! Dobra, na dzisiaj to już by było tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa!